Chociaż minęło już troszeczkę czasu od tego wydarzenia, powiedzmy. Dalej nie umiem sobie wyobrazić tego, że zajęłam pierwsze miejsce. Tak jak już właśnie wcześniej mówiłam, myślałam, że jestem druga albo trzecia. Tak, no wbiegam, uderzam o ten materac, mówię, no dobra, no zobaczymy, co to będzie. I nagle mówią, Ewa Swoboda, a ja mówię, o nie. No i poszło, popłakałam się, jestem jak najbardziej szczęśliwa. Dużo pracy mi to zajęło. No i mam nadzieję, że przerzuci się to na sezon letni, który będzie bardzo długi. No i że mogę już jechać do domu z tytułem mistrzyni Europy. Myślałam, że tak chyba start troszeczkę średni był, ale jakoś po prostu no, samo poszło. Pobiegłam i 7.09 to jest naprawdę szybko. Jak na tyle startów, co miałam, no to wow, kurczę, umiem utrzymać to samo tempo, które było w Karlsruhe, chociaż tam było 7.08 i 7.10. Także no co, ciężko pracować i biegać. Miałam, no po prostu chyba za bardzo emocjonalnie, jak widać, podchodzę do tego biegania, bo płaczę, jak jestem szczęśliwa i płaczę, jak jestem smutna, ale no sorry, taka już jestem. Co mi dolega? No chyba nic mi nie dolega. Także jak najbardziej się cieszyć, myślę. Chyba Wolko wygrał. Ten rok jest bardzo ciężki, bo jest bardzo długi. Kończy się dopiero w październiku. Mamy Mistrzostwa Świata Sztafet, mamy Młodzieżówkę, mam Mistrzostwa Polski, mamy chyba Drużynowe Europy też są w tym roku. No to niestety... A, jest Młodzieżówka? Powiedziałam o Młodzieżówce. No niestety jest dużo startów w tym roku i trzeba będzie to wszystko wytrzymać. Miejmy nadzieję, że to się przełoży, że forma przyjdzie na ten październik i przynajmniej będę mogła powalczyć o finał.